Dzień Boże, coś Wam powiem. Nie ma doskonałych ludzi. Każdy z nas miewa w swoim życiu chwile, w których sobie nie radzimy. W takich sytuacjach mamy dwa wyjścia. Poprosić kogoś o pomoc, albo pozwolić, żeby smutek i rozpacz nas pogrążyły. Maryja, słysząc słowa anioła, choć miała trochę obaw, wzbudziła w sobie tak wielką radość. Jej radość była tak silna, że nie była w stanie utrzymać jej tylko dla siebie. Bardzo szybko, jak pisze ewangelista, z pośpiechem poszła do swojej kuzynki Elżbiety, by tą radością się podzielić. Zastanawiam się, co myślała w drodze. Może pytała, dlaczego ja? Czy ja się do tego nadaję? Jak to wszystko będzie wyglądać? Czy podołam temu? Ja bym pewnie tak myślał. I prawdę mówiąc, to myślałem, bo 15 lat temu ruszyłem w drogę, która nazywa się kapłaństwo. To właściwie przypieczętowano moją wcześniejszą deklarację święceniami. Jednak pytanie o to, co będzie dalej, jak to wszystko będzie wyglądać i czy ja dam radę, są aktualne. Niektóre do dziś zadaję sobie zwłaszcza pytanie, co dalej? Co mnie jeszcze spotka? Te wszystkie lata były przeplatane słowami Maryi, wielbi dusza moja Pana, oraz psalmu, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Mówiąc tak obrazowo, bo przecież nie lecimy tylko na samych dobrych i przyjemnych chwilach. Te trudniejsze to trochę efekt naszego zadufania, naszego egoizmu i różnych wad, których ciężko się nam pozbyć. A jak trzymamy się swoich przyzwyczajeń, to cierpimy wtedy, gdy Pan Bóg postanawia inaczej poprowadzić nasze ślady. Maryja ukazuje swoją rolę w kilku słowach. Wejrzał Pan na uniżenie swojej służebnicy. Bo to jest najważniejsza rola, jaką Bóg zleca każdemu z nas. Służyć Bogu. Chrystus nieustannie pokazywał, że wypełnia wolę Ojca, a więc Mu służy. My mamy służyć Chrystusowi w naszych braciach i siostrach. Pomóc drugiemu to nie jest zło konieczne. Nawet gdy mi się coś nie podoba, gdy powoduje to we mnie zmęczenie i odpycha mnie, to jeżeli coś do mnie należy, muszę iść i to zrobić. Mogę z zaciśniętymi zębami podjąć swoją służbę, jednak z czasem zrozumiem, że to wcale nie o mnie tu chodzi. Święty Ignacy Loyola mówił ad majorem Dei gloriam, na większą chwałę Bogu. Człowiek formuje się w służbie, a nie szkoli się, by służyć. Maryja idzie do Elżbiety, by nieść jej pomoc, bo ta jest w 6. miesiącu ciąży z Janem. Ale Maryja idzie tam z Jezusem. Im bliżej ktoś jest Boga, tym bardziej oczywista jest dla niego miłość bliźniego. Czynienie dobra, pomoc bliźniemu staje się wtedy dla człowieka takim wewnętrznym przymusem. I ten przymus został ujęty przez świętego Łukasza słowem z pośpiechem. Pośpiech jest wielokrotnie ukazywany w Biblii, gdy dzieje się jakaś interakcja z Boga z człowiekiem. Pasterze z pośpiechem przyszli do groty w Betlejem. Zacheusz z pośpiechem schodzi z drzewa. Abraham i Sara z pośpiechem przygotowują gościnę dla trzech Bożych posłańców. Bo dobro ma to do siebie, że jest wykonywaniem miłości bliźniego z chęcią, radością i natychmiast. Zło też niestety lubi pośpiech, żeby się człowiek nie opamiętał i mógł ulec pokusie. Pójdźmy za słowami papieża Benedykta XVI i w tej uczcie kontemplujmy Maryję. Ona otwiera nas na nadzieję, na pełną radości przyszłość i wskazuje nam drogę do jej osiągnięcia. Przyjęcie jej Syna z wiarą. Nigdy nie tracić z Nim przyjaźni, ale dać się oświecić i prowadzić Jego słowom. Z Panem Bogiem.